Witajcie kochani w kolejnej metamorfozie. Dziś bierzemy, tak jak mówiłam w filmiku poprzednim, na tapetę dziewczynki. Mam dziewczynki Bambino. Tu wam pokażę, jak z bliska wygląda nasza Martynka. Taki ma strój na co dzień. Strój oficjalny. Strój sportowy. Piżamka, imprezowa dziewczynka i do pływania. Przejdźmy do naszej Agatki. Nasza Agatka tak wygląda. Śliczna dziewczynka. Tak wygląda jej strój na co dzień. Oficjalny, sportowy, do snu, imprezowy i do pływania. Ja zabieram się za metamorfozę naszych dziewczynek i zaraz do was wracam. Kochani, wróciłam. Przebrałam nasze dziewczynki. Teraz nasza Martynka ma taką fryzurkę. Uznałam, że fajnie jej będzie w warkoczykach, ponieważ miała długie włoski. Tak wygląda jej strój codzienny. Jest artystką, także artystką, ma fenomen artystyczny, tak? Także dałam jej takie spodenki z bluzeczką bardziej w stylu malarki. To jest strój oficjalny. Tu jest strój sportowy z taką myszką. Strój piżamka nocna. Tutaj z gotowców, tylko jej włoski rozpuściłam. Strój na imprezę. I strój do pływania. Jest troszeczkę grubasek, także zobaczcie. Będziemy musieli jakoś ją odchudzić. Nie wiem, czy nie będziemy zbierać pieniążków na basen. No ale dobra, zobaczymy. I nasza Agatka. Agatce nie zmieniałam w ogóle włosów. Takie jak miała po wyskoczeniu, takie jej zostawiłam, bo uznałam, że no słodziak z niej. To jest fan ciasteczkowego potworka. To jest jej strój na co dzień. Tu jest oficjalne. Na sportowo, strój z kaczuszką. I związałam jej włoski w kucyk. Do spania. Tutaj minionki. Skarpetki też pod kolor, piżamki. Imprezowy. Oraz do pływania. Ona też jest trochę grubiutka, także trzeba będzie chyba zebrać pieniążki na basen. Żeby dziewczynki trochę odchudzić, bo nie chcielibyśmy, żeby były, wiecie, pluchniutkie. Mam nadzieję, że metamorfoza wam się spodobała. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, pa, pa.